jest Adama pierwsze auto. Jak ci się podoba, Adam? Bardzo mi się podoba. Bardzo ci się podoba? Zobaczmy, co pod maską. Malucha, nie wiem, jak to się mówi. Ładny, ładny. To progi były robione. To nie są dziurawe. Tylko zaczynają. Tak, bo zobaczcie, panowie, bo to było nawet tym kortanarem robione. Ale nie ma tragedii, tak? Tak. W dobrym stanie. Czekaj. Otwarte jeszcze tamtych. Wszystko otwarte. To już pewnie nie... O, trzymają. Dużo takich. Bagażnik nie jest czerwony-biały, jest zakurzony. On był biały oryginalnie? Tak. Zrobimy pierwszą próbę odpalania, tak? Nadal nie styka. Jak myślisz, to będzie dobry zakup? Zajebisty. Stanie to się na maksa bierze, czy jak? A! Trzecia próba! Ale widać, co przypodoba, nie? Tak. Ach, te gaźnikowce. Dobra, to jak mamy chwilę, to opowiemy, co się dzieje. Otóż wczoraj, tak? To było wczoraj? To było wczoraj, wieczorem. Tutaj, na tle. Dobra. Wczoraj przyjeżdżaliśmy tędy już wiele razy, tak? Zawsze tu przyjeżdżamy. I od dawna widzimy, że ten biedny pomysł wraca w ziemię. No i wiadomo, jak to jest z starą motoryzacją. Jak coś stoi długo, to ktoś jest skory oddać samochód za naprawdę małe pieniądze. I w tym przypadku okazało się, że 1500 cebulionów! 100 zł taniej niż 6. Ale to idzie jako taki ekipowóz. Tak, musimy się tym trochę powodzić. Co, jedziemy w przejażdżkę? No do końca ulicy jest spokojnie. Tyle. Chodź, Jaszko. Niesamowity. Niesamowity, tego słowa użyłeś? Bierę. O, jak super wspomaganie. Nic. Ale życie. Po to było w podłogę. To ogólnie rzecz ujmując, za młodu miałem do czynienia z takimi gablotami, bo się upierdalało je po lesie najzwyczajniej, bo wtedy jeszcze były po 300-500 zł. Wiecie, za ile teraz minimum trzeba dać do takiego worka? 4000 minimum. Więc ci panowie chyba dawno nie sprawdzali giełdy motoryzacyjnej. A najlepsze jest, że jest wyremontowany silnik, progi są wpalane i nie wyglądają wcale źle, mimo że stały 3 lata. No i ogólnie podzespoły wyglądają naprawdę nieźle. Nie no, sztosik. Jeszcze na czarnych blaszkach. Na czarnych blaszkach. Rozumiecie? Zaraz znów będzie wiazdy. Adam, zajebisty, jeszcze dawaj. Już tak będzie. Szymon jak się Szymon jak usłyszał teraz. Działa wentylator. Wszystko działa. Słuchawa, pepełka, awaryjne. A ręczny? No dobra, no. Drodzy panie i panowie, kupiłem poloneza. Otóż nie wiem, czy ktoś z was się interesuje, o ile chodzą takie modele, Borewicze konkretnie. Pokarówki to jeszcze można wyrwać tam za 1000 zł, powiedzmy. Ale Borewicze, historia jest troszkę inna. Mianowicie obecnie za coś, co jeszcze parę lat temu wrastającego w ziemię było warte w cenie słową, obecnie trzeba dać 1000 albo 2000 zł. Coś, co wrasta w ziemię. A żeby cokolwiek jeździło i wyglądało, to inna historia.
po raz pierwszy spróbuję zarobić tylko i wyłącznie na kupnie i sprzedaży samochodu. Nie będę tu nic tuningował, nie będę nic przerabiał, tylko zaserwuję tu ładny detailing, polerkę, oczywiście zapraweczki i do Żyda. Jeśli wierzyć poprzedniemu nie właścicielowi, tylko mechanikowi właściciela, od którego kupiłem to auto, to właśnie jedzie 10 km po remoncie silnika. To już coś. To wnętrze ładniejszego chyba nie można było, szczerze powiedziawszy. Wszystkie okna się otwierają. Mój znajomy miał raz z Borewicza, to okna były na śrubokręty minowane, a linki pozrywane. Nie będę już tu więcej was zanudzał gadaniem. Pokażę wam, co tak naprawdę kupiłem. A tu ciekawostka, jak to nagrałem. Deska rozdzielcza i kawałek taśmy, bo niestety siostra mi nie oddała statywu. Przykład bardzo zapisiałego auta, więc idziemy z ostrą chemią. Jak tam pomocniku idzie? No i patrz, jakie czyste drzwi są już. Czyste. No a jak? Jest czyste. Ja się zajmę wysokimi, ty myj niżej, dobra? Dużo syfu. Ostatki na największy syf. Worek już jest czysty w miarę. Teraz rozpoczynamy etap bilingowania, a następnie polerowania. Zobaczymy, czy da się świetność temu lakierowi. Ogólnie rzecz biorąc, proces bilingowania jest dosyć nudny bardzo. Otóż to jest linka, to jest akurat twardsza odmiana, ponieważ nasz pacjent jest stary i bardzo zapyziały. I na czym polega linkowanie? Bierzecie sobie taką oto plastelinę, bo w konsystencji jest identyczna, ugniatacie ją, a następnie bierzecie coś, co daje poślizg, najlepiej odrobina płynu do mycia z wodą. I linkowanie polega na zniwelowaniu, nawet nie wiem, czy to będzie widać na aparacie. Cały taki syf, który zmyliście dobrą chemią, przypominam, że miałem ten samochód chemią do mycia tirów i nie wszystko wcale zeszło, troszkę smarujecie. I taką oto linką i lecicie po samochodzie. Nie widać tu, co schodzi, bo po prostu są to takie małe rzeczy, że no musiałbym mieć makroobiektyw, żebyście to zobaczyli. W każdym razie widać jeszcze, jaki syf się tu wytwarza. Po prostu niby czyste auto, ale nie do końca. Tutaj już troszkę przeleciałem i nawet pojawia się powoli połysk. I dopiero jak wyglinkuje się całe auto, zmyje tak naprawdę 100% brudu, powinno się zacząć polerować.
Dobra, Poldą został cały wyglinkowany. Czas na polerkę. Krótki kurs detailingu. Generalnie jak ściera się lakier, to to co jest na gąbce często osadza się na uszczelkach, wszystko co czarne. Uszczelki, listwy i takie tam. Pył, który już siądzie na takiej listwie, gryzie się, to bardzo ciężko później usunąć. Więc lepiej sobie nie nadrabiać pracy i zabezpieczyć to taśmą malarską. Jak mój kolega dobrze zauważył, najlepiej robić to wszystko w jednym kawałku, bo w momencie, kiedy wirująca gąbka dotyka na przykład tego miejsca, to będzie takie coś. Dlatego faktycznie lepiej to robić siema w jednym kawałku. Takie warunki pracy. Ale generalnie to nie słuchajcie się mnie za bardzo, bo w sumie ja się chuja na tym znam. No właśnie, tu jest dużo punktów, a my z nich odhaczamy parę. Tak, żeby się dobrze sprzedał. Jan zajmie się czyszczeniem wnętrza. Najpierw odkurzenie, a następnie APC w rękę i czyszczenie. Także do roboty. APC, co? Czekaj. Tutaj to musisz dalej co okleić, bo nie dosięgnę. Tak naprawdę wystarcza zwykłe mycie, tylko to nas będzie detailingiem. Zwykłe czyszczenie. Okay. Panie, i tak szacuneczek. Czyściutko. Kolejny krótki kurs człowieka, który nie umie polerować. Mianowicie, ogólnie polerka składa się z trzech etapów. Wycinania rys, cutting, niwelowania tych rys, które powstały podczas cuttingu. No i ostatnia, no to hologramy tak naprawdę nie powstały. Hologramy to takie chujowe coś, co widać pod słońce, jak hałowo spoilerujesz auto. Oczywiście na tym kolorze nie powinno być tego widać. Troszkę dużo tego nałożyłem, ale ogólnie trzeba to robić punktowo bardzo. Ciach. Równomiernie to rozprowadzamy. Wbrew pozorom nie trzeba dużo pasty, żeby to polerowało dobrze. Mniej pasty nie znaczy gorzej. Na jedyne jeszcze to rozprowadzamy. Tak samo obecnie robię trochę za duży kawałek. Jak się robi taki pro detailing, no to lepiej robić o wiele mniejsze kawałki. Dobra, jedziemy. Niestety zaznaczamy, że tego tak nie widać. Ale różnica jest i to się liczy. To jest politura i to jest taki zamiennik wosku, tak jakby. I jego pacnie. Pacnie sobie tu. No i zacznij trzeć. Nawet za dużo. Naprawdę, to co jest tam w tym słoiku na całe auto spokojnie starczy. Trzesz to, nawet nie wiem ile dokładnie i ścierasz mikrofibrą czystą. I czekasz aż wyschnie. I tak całe auto.
Byłem dzisiaj na małym shoppingu, kupiłem rzeczy do zaprawek, troszkę papieru do przetarcia, akryl w puszce do zaprawek, bitex, żeby nie zasłaniać dziur w progach, tylko po prostu sprawić, żeby były znowu czarne, bo gdzieś ich powiedzmy zniknął. Dokupiłem glinkę też, żeby wyczyścić lepiej szyby, no i super glue, żeby zakleić listwę. Puszeczka starcza na idealnie progi dookoła auta. Sprzedawcy wiedzą, do czego to jest dokładnie. Tu macie kolejny ciekawy produkt. Jest to nic innego jak czernidło do plastików. Pewnie większość powie z was, że a to plakiem psiknę. Możliwe, ale to jest takie typowo digitalne. Wiele tego nie potrzeba. It's been really long, it's been so real, not so forever. It's-
No to parę słów podsumowujących. Efekt jest na Polonezie piorunujący, jak widać zresztą na załączonych obrazkach przed chwilą. Tak gdzieś mniej. Przez ten czas dobrze już wystawić Polonezę na aukcję. Jest chętny. Wierzcie lub nie, to są umowy. Klient podjechał bezpośrednio pod stadion i auto jest sprzedane. Wystawiłem auto za 7700 cebulionów. Targowali się cwaniaczki do 7100. No to i tak całkiem niezły zarobek. To co? No to ja podpisałem. A, podpisałeś już, sorry, nie widziałem. Ej, czekaj, bo ty... Nie to... A nie, dobra. Tak. I Polonez się sprzedaje. Idzie w dobre ręce, będzie na R-Ride, tak? Dobra, którą wam zostawię, że do poprawek lakierniczych, ja biorę tą drugą. O, najlepsza część. To jest 7. Dobra. Doliczę sobie. To co? Szerokiej drogi. No co? I... Wszystko jest, przegląd na rok, ocena pół. Trzymaj. Dzięki. Dzięki bardzo. Na razie, chłopaki.